po prostu. Przestań, przestań, nie kuzytaj mnie, bo się spocę. Nie kuzytaj mnie, bo się spocę. No weź, nie rób tego, Koń, bo się spocę, no. Cześć wszystkim, z tej strony Panato. Hej, i Iusze. Witamy w nowym odcinku Pana nas Podcast. Witamy. Zacznę optymistycznym akcentem. Paweł przykleił listwę. Chcesz się przyznawać, od jak dawno Cię proszę o przyklejenie tej listwy, wiesz? Mówiłem Ci, że przyklejenie, nie musisz mi przypominać co kilka miesięcy. Bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Myślę, że komentarze pod ostatnim filmem, gdzie pisaliście mu, żeby przykleił w końcu tą listwę, naprawdę pomogły mu w zmobilizowaniu się. Ogólnie ta listwa była chyba, nie wiem, jakąś klątwę ktoś rzucił na, na tą listwę, bo już nadszedł dzień, że Paweł w końcu się zabrał po miesiącach oczekiwania, dobrze, dziś podkleję listwę, już tam ją przygotował, wypolerował papierem ściernym i przyszło do podklejania jej i połamał ten taki pistolet. Więc już myślałam, że znowu minie kolejne pół roku, ale udało mi się pożyczyć ten pistolet od przyjaciółki, więc już nie było wymówki. No i udało się, mamy podklejoną listwę. Nie było łatwo, ale się udało. Właśnie było łatwo, jak już się do tego zabrałeś, to zajęło ci to pięć minut. No ale nie było łatwo się zebrać. W dzisiejszym odcinku, między innymi, wrócimy do tematów klubowych i tym razem opowiemy wam o naszych najbardziej niemoralnych propozycjach, jakie złożyli nam nasi klienci. Czy ty chcesz zacząć? Czy ja, chcę, czy ja mam zacząć? Czy ja historia, myśli, że jest mocniejsza, która powinna być druga? Myślę, że moja jest mocniejsza. Ja myślę, że moja jest mocniejsza. To się okaże. To, na, jak już opowiemy, to napiszcie, która historia waszym zdaniem była mocniejsza. No to co, ja mam zacząć? Tak, ty zacznij. Dobrze, ja mogę zacząć. Jak już wam mówiliśmy, klasykiem jest to, że często barmani, barmanki są podczas imprez podrywani. No to zazwyczaj są takie podrywy, że tam jednym uchem wpada, drugim wypada. Ale zawsze zdarzają się tacy ludzie, których po prostu... I takie sytuacje, które się zapamiętuje do końca życia. I to jest moja taka historia. Więc jest wieczór jak zawsze, impreza i co chwilę do baru przychodził do mnie jakiś gość. I próbował mnie bajerować. No to no bardzo nie, oczywiście nie byłam zainteresowana, po prostu go kulturalnie obsługiwałam i, i, i nara, no ale on cały czas wracał, próbował coś tam jakoś zagadywać, komplementować. I kiedy zauważył, że ta jego bajera jakby no, nie działa na mnie, no to mówi do mnie: Dobra, powiem ci wprost, pójdziesz ze mną do hotelu? A ja mówię oczywiście, że yy, nie. Na co on wyciąga portfel i mówi: 500 zł, pójdziesz ze mną? E, e, nie, nie pójdę. 1000 zł mówię, nie, nie pójdę, dwa tysiące! Ja mówię, stary, nie, nie jestem, nie jestem prostytutką. Nie Bo on myślał, że się targuje. <laughs> Może tak, nie wiem. Mówię, nie, nieważne, ile zaproponujesz, nie pójdę z tobą do hotelu. No nie koniec tematu. On tam cały czas próbował, tutaj, wiesz, podnosić stawkę, i w końcu ja już się wkurzyłam, i mówię, że e, jeżeli. Nie przestanie, to pójdę po prostu po ochronę i go wyprowadzą, ponieważ, no, nie podobają mi się jego propozycje i, no, jakby, żeby dał mi spokój, a on cały czas ciągnął temat, więc mówię, już byłam lekko zdenerwowana właśnie i mówię, dobra, albo kończysz ten temat, idziesz sobie, bawisz się, albo idę po ochronę. No, a on cały czas ciągnął temat, no nie, że o, daj, my, że myślał, że gram trudną do zdobycia, nie wiem. I w tym momencie podszedł do mnie mój znajomy, który, jak się okazało, słyszał całą tą rozmowę, i mówi do mnie: Justyna, proszę cię, odpuść temu kolesiowi, nie idź po tą ochronę. Ja wiem, ja słyszałam, co on gadał, ja wiem, że on zamordował człowieka, ale on mi życie uratował. Wiesz, ja siedziałem w nim w jednej celi, gdyby nie on, to zginąłbym w tym więzieniu ja w tym momencie po prostu miałam eksplodujący mózg, no nie, że what, ten koleś, który chce mnie zaprosić do hotelu kogoś zabił? What, ten mój znajomy był w więzieniu? Co się w ogóle dzieje? Po prostu to był wieczór, w którym doznałam wielopoziomowego mindfucka. No i sytuacja skończyła się tak, że on tam poszedł, uspokoił tego swojego kolegę i jakby było po temacie, ale ja zostałam przy tym barze dosłownie zbierając szczękę z podłogi. Co się właśnie wydarzyło? Czego ja się właśnie dowiedziałam? No to była szoku, Jednocześnie to była taka najbardziej niemoralna propozycja, ale jednocześnie taka najbardziej... Szokująca informacja, jaką usłyszałam za Barem. No i byłam podwójnie zszokowana. Po pierwsze, że w ogóle przeżył jakiś gość i, i właśnie proponował mi spotkanie w hotelu za pieniądze, że co to w ogóle miało być. A po drugie, że ten mój znajomy, po którym w życiu bym się tego nie spodziewała, że zawsze był on taką radosną, jakby poczciwą a no, może do pewnego stopnia osobą i wiesz, no nie wiem, no zawsze wyobrażałam sobie, że ktoś, kto był w więzieniu, że to jakiś taki, wiesz, wygląda od razu jak typ z podciemnej gwiazdy, więc to też był taki learning experience, no nie? Żeby nigdy nie oceniać ludzi po pozorach, że nigdy nie wiadomo jaką kto ma historię, no to było dla mnie bardzo mocne. Wiesz co, ja też byłem pod wrażeniem, że on nie miał na sobie takiego piętna osoby, która siedziała w więzieniu, bo zawsze sobie wyobrażałem, że ktoś, kto był w więzieniu, że później nie może dostać pracy, bo tak często się słyszy o tym, że osoby... Jakiś tatuaż pod okiem. Tak, no ale że po prostu taka osoba nosi piętno więzienia, że jakby do końca życia już z tym żyje, a po tym gościu w ogóle w życiu bym się nie spodziewał, że on siedział w więzieniu i to całkiem, całkiem długo siedział. No i wydaje mi się, że to... No ja byłem pod wrażeniem, że on... Umiał się po tym podnieść i że, że żył sobie tak jakby nigdy nic, bez, bez żadnego ciężaru, balastu takiego mm. osoby, która spędziła no. w więzieniu kilka no. lat. A jeszcze pierwsze było to, że ja do niego mówię, potem taka zszokowana, że co? Ty byłeś w więzieniu? A on. No tak, co nie mówią ci? O, o, nie? <noise> Więc my... też ciekawe, że miał do tego takie luźne podejście, no nie, ale może właśnie dlatego, że to był już jakiś rozdział w jego życiu, który udało mu się oddzielić kreską, no nie, wyjść na prostą, ale no mózg mi parował i mózg mi paruje do dziś czasem, jak pomyślę o tym, że, że, że ten chłopak gdzieś tam był sobie w więzieniu, w celi z gościem, który kogoś, który kogoś zabił. Tak, no i też wspaniała lekcja, że nigdy nie jest za późno na to, aby się podnieść, aby żyć od nowa i niezależnie od tego, co się w naszym życiu wydarzy, aby, aby iść dalej z podniesionym czołem przez życie. To teraz ja opowiem swoją najbardziej niemoralną propozycję, jaką otrzymałem pracując za barem. Historia jest taka, że przychodziła do baru kobieta z mężczyzną, no i zamawiali drinka. No i pamiętam, jak pierwszy raz przyszli, poprosili coś dobrego, ja im zrobiłem dwa drinki. Z tego co pamiętam, to była podwójna wódka z wyciśniętą cytryną i jakimś syropem e, malinowym chyba do tego. Nie wiem jakim cudem ty zapamiętujesz, co ty ludziom za drinki robiłeś lata temu. No, w każdym razie przy, przyszli drugi raz do mnie tego wieczoru, że wspaniały drink, to samo poproszę. Później chyba tam już trzeci raz przyszli. No i byli pod ogromnym wrażeniem, że takie dobre drinki im zrobiłem. Wódka z cytryną i z sokiem? Tak, no, to było wymieszane, wiesz. Ładnie podane. Ładnie podane, cytrynka. No, A się po prostu, że o, jaki pan robi dobre drinki, wódka z cytryną i z sokiem. O znaczy, wiesz co? No ewidentnie zrobiłem na nich wrażenie, bo przyszli za tydzień znowu. No i też się świetnie bawili, to mój ulubiony barman i tak dalej. No i było tak, że zaczęli przychodzić co tydzień. To trwało z dwa miesiące, że przychodzili co tydzień. Za każdym razem historia się powtarzała, że przychodzili uśmiechnięci do baru, zamawiali te drinki to samo. No i na początku byłem ich ulubionym barmanem, potem byłem ich barmanem, że mój barman, mój barman i tak dalej. Po, właśnie po dwóch miesiącach mniej więcej była taka rzecz, że już tam wypili tych parę drinków, i podchodzi do mnie e, facet i pyta się, czy może mi zrobić zdjęcie z jego żoną. Że ja, czy mogę wyjść za baru e, i on zrobi nam zdjęcie. No i jakby wydało mi się to trochę dziwne, tak? że, że gość chce, żeby, e, żeby zrobić zdjęcie barmana z jego żoną. No ale okej, okay, no wyszedłem tam, wiesz, zrobiliśmy sobie zdjęcie. Pamiętam, że ten gość jak robił zdjęcie, to mu się ręce trzęsły, nie? Że, że był taki zestresowany, jak też mnie o to pytał, to był zestresowany. No i generalnie wydawało mi się to dziwne, tak? Że przychodzi para, jakby, że ja jestem ulubionym ich barmanem, ta kobieta tak się do mnie uśmiechała. Prośba o zdjęcie jest dość dziwna. Jakby to się zdarza, jak na przykład jest jakiś wieczór kawalerski, chcą sobie zrobić zdjęcie z barmanką czy kalnarką na pamiątkę, to mi się zdarzało czasem. Albo wieczór panieński i chciałby mieć zdjęcie z barmanem na pamiątkę. No to ma sens, ale jak cię prosi, Typ, czy może ci zrobić zdjęcie z jego, jego kobiety z tobą? Mm, trochę dziwne. Tak, wiesz co, właśnie pamiętam, utkwiło mi to w pamięci: ten widok go robiącego nam zdjęcie, ta kobieta taka uśmiechnięta, on taki zdenerwowany, i jakby to było naprawdę dziwne, że jakby ona, że ja byłem jej ulubionym barmanem, a był jej mąż, który jakby kibicował temu. Co nie to wydawało mi się naprawdę dziwne. No, i był moment kulminacyjny tej, tej sytuacji mojej z nimi, że minęło tam kolejnych kilka, nie wiem, weekendów czy coś, jakiś czas minął, no i przyszli na imprezę, i na dzień dobry mi powiedzieli, że dzisiaj ta kobieta ma urodziny, że dzisiaj się bawimy, bo jest specjalna okazja, że ona ma dzisiaj urodziny, że dzisiaj specjalne drinki poprosimy, bo dzisiaj moja żona ma urodziny. No, i było tak, że wypili tam jednego drinka czy dwa. Podchodzi do mnie ten gość i pyta mnie, o której kończę pracę. Ja mówię, że no, jak się impreza skończy, nie wiem, czwarta, piąta, szósta, aha, no to, no to my poczekamy. Ja, wiesz, patrzę na gościa i mówię, że no, ale no i co, jakiś after, tak? A on mówi, no właśnie, chciałbym zapytać, czy, czy, czy byś nie pojechał z nami po imprezie do nas, do domu. Ja taki zmieszany, jakby powiem ci, że moje pierwsze, moja pierwsza myśl była taka, że tak jakby on mi proponuje trójkąt. Jakby e, wszystko mi wskazywało na to, że on mi proponował trójkąt. No i mi się to nie uśmiechało, tak, jakby no nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, pomimo tego, że rozumiem, że są ludzie, którzy... A strachując od niego, to ta żona fajna była w twoim typie? Podobała ci się? Znaczy wiesz co, ta żona miała męża, jakby oni byli parą i ja nig ona nigdy nie przyszła bez niego, więc jakby tu nie można było mówić w ogóle o sytuacji żadnej, czy ona mi się podobała, bo ona była z tym mężem, więc jakby oni byli parą. No ale umiesz chyba ocenić obiektywnie, czy atrakcyjna kobieta. Ogólnie to była atrakcyjna kobieta, była taka koło trzydziestki, jakby była taka, wiesz, umalowana, uczesana, jakby wszystko było z nią w porządku, oprócz tego, że miała męża, tak? No i um, oni wypili jeszcze kilka drinków. <gülnik> Roztopiła mnie twoja charakterystyka kobiety. Umalowana, uczesana... Znaczy, no tak, no bo wiesz, po prostu była kobietą, która. Czy nie jest tak, że każda dziewczyna, która przychodzi na imprezę, zazwyczaj jest umalowana i uczesana. No jest, no ale jakby szczegółów nie pamiętam, bo, bo, bo tak jakby w ogóle nie patrzyłem na nią w kategoriach, wiesz, jakby atrakcyjności tej kobiety, bo ona po prostu kojarzyła mi się z tym gościem, że oni przychodzili do baru i byli zawsze taką nieodłączną parą. No i słuchaj, oni dalej pili, no i w pewnym momencie. On do mnie przyszedł e, do baru i zapytał wprost: Ile mam zostawić na piwku, żebyś pojechał z nami po pracy dzisiaj do domu? No i powiem ci, że dla mnie to już było jakby, wiesz, za dużo. Ja wtedy byłem młodszy. E, tak jakby ta sytuacja, gdzie oni, w moim przekonaniu, proponowali mi trójkąt. No to I to jeszcze za pieniądze. Za pieniądze, wiesz, zrobili ze mnie dzisiaj w tym momencie. No i. E, ja nie pamiętam, co tam odpowiedziałem, ale odpowiedziałem coś takiego, że oni już nigdy więcej nie przyszli. Jakby. Że od, odrzuciłeś propozycję. Tak, że odrzuciłem propozycję i że chyba im się jakby, nie wiem, czy głupio się zrobiło, czy im się to nie spodobało, że ja odrzuciłem tą propozycję. Może poszli do innego klubu, wiesz, szukać kogoś. A zobacz, a tyle czasu cię zmiękczali, tyle czasu przychodzili, budowali relacje. I wszystko na marne. I wszystko na marne, i wiesz, co jakby w tym wszystkim jest najmocniejsze, że ja dopiero po latach sobie uświadomiłem, jak sobie tę sytuację jakby przeanalizowałem całą, to do. jakby kiedyś trafiłem na artykuł w, gdzieś tam w internecie na temat takiego zjawiska fetyszu, który się nazywa Kukolt. Chodzi o zdradę kontrolowaną. I to jest taki fetysz, który polega na tym, że kogoś podnieca sytuacja, w której jego partner albo partnerka. Na jego oczach zdradza go z kimś innym. Mm, dlatego ona ci prawiła komplementy, że mój barman, a mąż się cieszył i nawet robił zdjęcie na pamiątkę. Tak, tak. I wiesz co? Ja jakby wtedy w ogóle nie wiedziałem o istnieniu takie, takiego zjawiska. Nie wiem, czy to, czy to było gdzieś w ogóle opisane, tylko wiesz, to, że to, tego, że to nie było nazwane, to nie znaczyło, że tego nie było, mm. tylko że to było nie nazwane. No i tak jak właśnie sobie po latach o tym myślę, to ewidentnie to była sytuacja, w której jego podniecało to, że tak jakby, że ta żona. Miałaby go zdradzić ze mną na jego oczach. Mm. Ale też pytanie, czy nie chodziło o zwykły po prostu trójkąt? To taka wiesz, może być teoria, ale no wiesz, ma to sens. Ale nie wszystko, co ma sens, zawsze musi być 100% prawdą. No tak, jakby ja... Wiesz co, ja go nie zapytałem wprost, że, że czy, czy jak do was pojadę, to czy ty też będziesz chciał brać w tym udział. No nie zapytałem go o to, tak? Bo jakby, wiesz co, gdybym ja wtedy wiedział, że, że to chodzi o zdradę kontrolowaną, to też bym się no, ale nie zgodził. A, gdyby, a właśnie chciałam zapytać, czy gdybyś wiedział, że on nie będzie brać udziału, to czy byś się zgodził? Tak, on by zdjęcia robił. I wiesz, i no jakby to była abstrakcyjna sytuacja. Byłoby wesoło, zobacz, byłbyś jednym z tych youtuberów, na którego wypłynęłyby jakieś zdjęcia albo filmiki. Znaczy, wiesz co, ja jak w ogóle się dowiedziałem o tym zjawisku, tego kukolda, tego, tej zdrady kontrolowanej, no to pamiętam, że mi się to jakby, że trudno było mi w to uwierzyć, że takie, taki fetysz istnieje, że kogoś może podniecać sytuacja, gdzie jego partner, partnerka zdradza go na jego oczach. No i w ogóle zacząłem się wgłębiać w ten temat, bo jakby zainteresowało mnie to, jako wiesz, pewien aspekt ludzkiej seksualności. No, i to jest mocna rzecz, wiesz, że kogoś coś takiego podnieca. A wiesz, co jest najlepsze, że seksuolodzy generalnie odradzają tego rodzaju zabaw, bo najczęściej, jakby według jakichś tam badań seksuologicznych, najczęściej jest to sytuacja, w której para sobie wymyśla taką zabawę, no i że to się źle zazwyczaj kończy. Że jakby zdrada nigdy nie może być w pełni kontrolowana, że prędzej czy później to się wymyka spod kontroli. Na przykład często jest sytuacja, w której na przykład jedna z osób zainicjuje coś takiego, druga przytaknie, jakby myśląc, dobra, skoro ona chce, no to spróbujemy, no a później to zaczyna efekt kuli śnieżnej w głowie następować i że sytuacja no. wymyka się spod kontroli. Myślę, że taki obrazek później trudno wybić sobie z głowy, że na własne oczy, kiedyś się widziało swoją partnerkę lub partnera z kimś innym, że, no nie wiem, no ja sobie tego osobiście nie wyobrażam, no, ja też sobie tego nie wyobrażam i trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś sobie to wyobraża. Bo z takimi właśnie fetyszami i takimi odejściami od normy, to właśnie też o tym czytałem, że to jest często taki problem, że ludzie, ludzie się chcą w to zabawić, a jakby w internecie jest część ludzi, która naprawdę to czuje, jakby ma jakiś fetysz, a jest część ludzi, która tylko tak jakby chce spróbować, chce zobaczyć, co to jest, chce z ciekawości tego doznać i na przykład spotyka osobę, która naprawdę to czuje. I później jest zdziwienie, jakby, że na przykład ktoś, wiesz, tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, że ktoś lubi jaszczurki, no i wiesz, spotyka drugą osobę, który, i ta, niby ta osoba też lubi jaszczurki, no i nagle taka jaszczurka się pojawia, i wtedy jest wielki szok i przerażenie, jakby. Rozumiesz, że, że w internecie, szukając sobie kogoś, kto ma takie same udziwnienie jak my, czasem można spotkać kogoś, kto na przykład tylko chce spróbować, i dopiero potem się okazuje, że to była nieudana próba. Albo trauma do końca życia. Tak, tak, tak. Właśnie wiesz, co z, z tą parą z tego klubu? No to właśnie tak się zastanawiałem potem, jak już sobie uświadomiłem, że to być może chodziło o tą zdradę kontrolowaną. Tak się właśnie zastanawiałem, czy gdybym wtedy o tym wiedział, że to nie chodziło o trójkąt, bo ja jakby to z automatu odrzuciłem, no bo byłem przekonany, że to chodzi o trójkąt. A pomimo tego, że rozumiem, że ludzie mogą mieć takie potrzeby, no ale nie wyobrażałem sobie, że mam być ja, jakiś gość i jeszcze kobieta, wiesz, do Jego tego. Jego żona. Jego żona właśnie o to chodzi. No i ja to z automatu wtedy odrzuciłem. No i się właśnie zastanawiałem wiele razy, czy gdybym wtedy wiedział, że to chodzi o tą zdradę kontrolowaną, czy bym chciał wziąć w tym udział, no i doszedłem do wniosku, że nie chciałbym. Gratulacje. To dajcie znać w komentarzach, która historia dla was wygrywa moja. Zaproszenie do hotelu za pieniądze, plus dowiedzenie się, że mój amant i znajomy byli w więzieniu. Czy Pawłasz został zaproszony do zdrady kontrolowanej? Ja nie ukrywam, że uważam, że moja historia jest lepsza. A ja nie ukrywam, że moja jest lepsza. Właśnie tak utrzymując dzisiejszy podcast w takim pozytywnym klimacie, bo ostatnio e, nam się tak przydarzyło trochę smęcić i rozmawiać o ciemnych stronach naszego to były życia. Pozytywne historie? no takie bardziej śmieszkowe, tak? Nie była to straszna historia, tylko taka bardziej powiedzmy pozytywna. I właśnie chciałbym utrzymać tą tendencję i chciałbym właśnie poruszyć kolejny pozytywny temat. Białostoczanka pobiła rekord, będąc najbardziej e, wykształconą osobą w Polsce, kończąc 28 kierunków studiów. E, kobieta nazywa się Dorota Monika zwierzyńska Simo e, Też chyba nazwiska, wiesz, imiona, nazwiska lubi też e, zbierać. Nieważne. Kobieta urodziła się w 1976 roku w Białymstoku. No i ukończyła 28 kierunków studiów. Imponujące to w ogóle jest czas, żeby aż teraz skończyć w życiu. No, zajęło jej to 22 lata. Na ukończenie tych wszystkich kierunków. Swoją edukację rozpoczęła na kierunku filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i w wieku 24 lat ukończyła tam magistra. No i kontynuowa kontynuowała edukację. No i teraz słuchaj, uzyskała 10 dyplomów magisterskich. Jeden dyplom ukończenia studiów licencjackich i 17 dyplomów ukończenia studiów podyplomowych. To jest ta słynna córka koleżanki twojej mamy, wiesz. Ka każdy słyszał historię od swoich rodziców, że ma znajomą, która ma dziecko i nie wiadomo, jakie rzeczy osiągnęła, i to jest właśnie ta kobieta. Ale to, co wszystkie kierunki takie związane z polonistyką? E, wiesz co? E, a więc tak, jeśli chodzi o kierunki magisterskie, e, zdobyła magistra w takich kierunkach jak psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, kryminologia, filologia rosyjska i angielska. Okej, okay. no to imponujące. A czy ona coś robiła, czy tylko studiowała? Bo ciężko mi uwierzyć, że to można mieć czas na coś jeszcze w życiu, jak się tyle kierunków studiuje. Wiesz co, może rodzice jej obiecali, że będą jej dawać kieszonkowe tak długo, jak będzie studiować. Ona dalej studiuje, Dalej zdobywa, może wiesz, do trzydziestki chce dobić. Jeśli chodzi o studia podyplomowe, skończyła seksuologię kliniczną, dietetykę, dziennikarstwo, nauczanie filozofii i etyki i, i rachunkowość. No, to tak bardzo różnorodnie, nie, że tylko humanistyczne kierunki. Zaczęła od polonistyki, ale tutaj w różnych kierunkach. No, ciekawe, no, białostoczanka. O, ciekawe, czy już gdzieś kiedyś mijaliśmy. Biały stok żyzna Ziemia, jeśli chodzi o wspaniałe persony. Najmądrzejsi ludzie to są jednak z Białego Stoku. Ja to ja mówię. Wyobrażasz sobie jej plan zajęć, na przykład taki miesięczny, jak ona musi mieć, wiesz, na ścianie całą, całą mapkę rozrysowanych, co, kiedy, gdzie i o której. No i co najciekawsze, że znalazłem na Facebooku post, ktoś zapostował historię tej kobiety i zdumiało mnie to, że ludzie ją hejtują. W komentarzach na Facebooku, e, na przykład pan Bogdan e, napisał coś takiego: Pan Bóg wymaga od nas należytego wypełnienia tylko jednego obowiązku stanu. Czy Bóg w ogóle wymaga chodzenia na studia? Chyba nie. No, wiesz, on się przyczepił o to, że lepiej zrobić, wiesz, jeden kierunek należycie, według tego słowa Bożego, że ten pan mówi o tym, niż ukończyć tak wiele kierunków w studiu bez sensu. Pan Jarosław pisze tak: ale ja się pytam, po co to wszystko? Jak swej wiedzy nie wykorzysta dla dobra społeczności i siebie samej, wieczny student, czy w Polsce płacą za taką pracę? Komu to potrzebne? Widzisz, nieważne, czy się pali trawkę, czy się studiuje, a komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Za W żadnym a, wypadku. A komu to potrzebne? To, komu to potrzebne a dlaczego? dlaczego? Ktoś napisał, pan Romuald napisał, no widzita na no, nieuki da się, i ktoś odpisuje. Wiele tytułów nie świadczy o dużej wiedzy. Jakie to jest smutne? Co, że jakby. I tak z tego co widzę, to tu prawie każdy komentarz jest jakiś kąśliwy, że, że o co chodzi, mam wrażenie, że na Facebooku się stała jakaś super toxic społeczność, że czego się nie wrzuci na Facebooka, to ludzie zawsze tam hejtują, jakby tylko po to tam siedzieli. I pod swoim prawdziwym imieniem, nazwiskiem i zdjęciem to profilowym. To też jest szokujące. A potem wchodzisz tam, a tam pewnie pan Romuald z wnuczką, zdjęcie ma gdzieś tam w tle, czy coś w tym stylu. No i co też jest ciekawe, że Facebook właśnie, co też jest ciekawe, że to jest pod imieniem i pod nazwiskiem i że się można dowiedzieć jakichś takich nieoczekiwanych rzeczy o swoich znajomych. Że sobie gdzieś ci się wyświetla, że twój znajomy, Jarosław. Czajnik skomentował post, a on coś tam na przykład pisze, że o, Ukrainiec nigdy nie będzie moim bratem, wiedziałem, że te rakiety to ukraińskie, do piachu z nimi. I ty sobie wtedy myślisz, o oh my god, nie wiedziałam, że w tym człowieku takie ciemne myśli. Się, się tworzą, no nie. Ludzie często też nie wiedzą, że co oni, ich aktywność na Facebooku, wyświetla się im zna, ich znajomym. Nie, to, to no, mówię też o tak, bo tutaj takie jakieś starsze osoby piszeło, ale też mówię o moich rówieśnikach, że czasami jestem zszokowana, że widzę jakichś moich znajomych, którzy się wdają w jakieś kłótnie, w jakieś dramy na Facebooku. Że w ogóle... I oni nie wiedzą o tym, że ty to widzisz, bo to wyświetla jakoś randomowo. Myślisz? No myślę, no skąd oni wiedzą. Koro są tacy aktywni na Facebooku, no to chyba też widzą innych życzę w mi się wyświetla taki komunikat, że twój znajomy skomentował post jakiś tam. Więc jeżeli ktoś z was nie wie, a lubi się wydawać w, tłudnie, w głupie dyskusje, to wiedzcie, że to widać. Właściwi znajomi potem dostają komunikaty, że Joanna skomentowała post, a ty tam Joanna się wykłucasz. I piszesz głupoty. I piszesz głupoty. Na przykład Ryszard, pan Ryszard napisał tak. Studia inteligencji nie dodają. W tylu zawodach to umie wszystko i nic, bo ma pomieszanie z poplątaniem. Okej, okay. kurczę przykre to jest Kobieta skończyła 28 kierunków yy, studiów Pomyślała, że może w końcu Kiedy będę tak dobrze wykształconą kobietą To ludzie zaczną mnie traktować z szacunkiem A tu bęk, wchodzisz na Facebooka i A na co ci to potrzebne? A nie za dużo tego studiowania? Aaaa Pan Bogdan pisze Rekord Polski, głupoty i pychy O Boże, jakie to przykre Jakie to przykre. No wyobraż sobie, kończysz 28 kierunków studiów, a pan Bogdan ci pisze rekord Polski głupoty i pychy. Zobacz, że oh pytanie, God. czy rekordem głupoty nie jest pisanie takich głupot. O Boże, jakie to przykre. Pani Doroto, na pocieszenie. My jesteśmy z pani bardzo dumni. Gratuluję ukończenia 28 kierunków studiów. Naprawdę nie lada wyczyn. Cóż ja mogę powiedzieć, no jestem naprawdę poruszona, pełna podziwu, coś wspaniałego pani Doroto i proszę nie słuchać tych dziadów z Facebooka. Zobacz, że na pewno można je pozazdrościć, Determita determinacji, systematyczności, pracowitości, wytrwałości, jakby no jest cała masa takich cech, o których to świadczy, bez dwóch zdań. Słuchajcie kochanie, jest taka sprawa, że dnia 9 stycznia Justyna kończy 30 lat. I co, jak się z tym czujesz? 30 lat no, brzmi to dość poważnie, ale to chyba tak jest z każdym wiekiem, Może ci się wydaje, że jakaś tam ilość lat to jest dużo, dopóki sam tyle nie masz, no nie? Tak samo mówią, jak kończyłam 25, 28, 29, bo zawsze sobie myślałam, kurczę, ja już mam tyle lat. No i teraz znów jakby no kończę 30, i tak sobie myślę, że kiedyś mi się wydawało, że to dużo, a teraz jak sama mam te 30 lat, to tak stwierdzam, że. A, w sumie. Nie jest tak źle. No ja na przykład ja na przykład mam takie podejście, że póki człowiek jest zdrowy, to ten wiek nie ma większego znaczenia. A wręcz przeciwnie, że dochodzi jakieś tam doświadczenie życiowe, jakaś tam wiedza życiowa, mądrość życiowa. No i że póki te zdrowie nie szwankuje, a mam nadzieję, że nie będzie mi szwankowało do późnego wieku, no to nie ma to większego dla mnie znaczenia. Ja wręcz mam wrażenie, że cały czas jest upgrade. Że jakby z roku na rok mam coraz lepszą formę, coraz większą sprawność, więc póki nie ma jeszcze tej tendencji, właśnie wiesz, spadającej, że już zaczyna w krzyżu łupać, no to mam wrażenie, że nie ma się czym martwić, ale no na pewno jest to takie, no. Hmm, już w sumie sama nie wiem, czy ja rzeczywiście się czuję źle z tym, że mi się ta dwójka z przodu zmieni na trójkę, czy bardziej tak jakby czuję presję społeczną, że mam się z tym źle czuć. Wiesz o co chodzi? Tak, tak. Ta presja społeczna ewidentnie siada na psychę, jak się zacznie o tym za dużo myśleć. Wiesz, a propos właśnie tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o kwestie zdrowia, to ja na przykład ostatnio mi się włączył mój stary film, że pracowałem w rzeźni. Cześć, z tej strony Panato. Za chwilę opowiem wam najkrwawszą historię mojego życia. Miałem takie wrażenie, że ja tam jestem jak jakaś mumia, jak jakiś zombie, że wręcz stoję nad, wiesz, nad grobem, ważyłem z 25 kg, nie miałem aparacik na zębach, byłem e, zachudzony, wiesz, jakiś taki zabiedzony, no a po pięciu latach weganizmu e, i tak dalej mam takie wrażenie, że wiesz, przeżywam drugą młodość, nie? No jak to tylko liczba, widzisz, no to zależy właśnie jak człowiek się prowadzi, nie? Można z wiekiem... Jakby no, wyglądać coraz gorzej, a jeżeli się dba o to, o to ciało, no to, no to można cały czas się rozwijać, nie? Jeżeli dobrze zdrowo się odżywia, dba o aktywność fizyczną, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cały czas progresować. Poza tym wydaje mi się, że właśnie kurczę, no, jest cały czas taki kult młodości, no nie, że, że właśnie wydawać by się mogło, że. Że 30, 40, 50 to już w ogóle lat, że to, co to za życie. A jak się osiąga te progi, to się okazuje, że hej, to wcale nie jest aż tak dużo, wcale nie jest aż tak źle, nie? I, i tak naprawdę, no nie wam, też wydaje mi się, że jakoś fizycznie na przykład nie zauważam jeszcze aż tak mocno. Jakiegoś przemijającego czasu. Włosów jeszcze nie muszę farbować, zmarszczek jakiś za bardzo nie mam, ciało jak u nastolatki. Zresztą wiesz, prawda jest taka, że na przykład jak oglądacie wszystkie te seriale o nastolatkach, jakieś 90-210, Gossip Girl, jakieś tam inne, to tam nastolatków grały zawsze. 20-paro, aktorki i aktorzy. Więc mam wrażenie, że właśnie fizycznie, dopiero teraz w moi rówieśnicy osiągają ten poziom, który oglądałam na ekranach Gossip Garli 90-210, jako nastolatka, i się zastanawiałam, o, czemu u mnie w szkole nie ma takich umieśnionych chłopaków, tylko, tylko jakieś, jakieś szczypiorki. O czemu ja nie mam takich kształtów jak, jak te piękne. High schoolowe dziewczyny. Myślałam, że to może kwestia tego, że wiesz, w Ameryce ludzie lepiej wyglądają, ale okazało się, że nie, że to po prostu są trzydziestoletni ludzie. Zobacz, że też my, jakby wzorce takie osobowościowe mamy właśnie w dzisiejszych czasach zachodnie, a jak za pokolenia naszych rodziców, te wzorce osobowościowe były sowieckie, jakieś tam rosyjskie, wóda, papierosy, wiesz, jakiś tam brak ćwiczeń fizycznych i tak dalej, no to ci czterdziestolatkowie z pokolenia naszych rodziców nawet no wyglądali dużo gorzej ze względu na, na niedbałość o, o pewne kwestie. Nie? Też tak mi się wydaje, że, że jakby 30 czy 40 lat dzisiaj to nie to samo, co kiedyś. No nie, też inna kultura. Pracy, inne, inna świadomość na temat dbania o, o dietę, o pielęgnację, czy o taką higienę pracy, właśnie dbanie o wypoczynek, priorytetyzowanie samej siebie, takiego self-care. Więc mam wrażenie, że też no, na pewno tak będzie, no nie? że to nasze pokolenie um, będzie się trochę łagodniej. Starzeć. No, ja na przykład mam, jeśli chodzi o mój fizyczny stan, to na przykład mam takie poczucie, że jestem w jakimś apogeum bycia zdrowym, bo jeśli chodzi o siłownię, to nigdy wcześniej nie podnosiłem takich ciężarów, jak obecnie podnoszę, no i nigdy wcześniej się tak nie, nie przychodziłem rekonwalescencji po treningu, że nie bolą mnie plecy, jakby ćwiczę od miesięcy bez przerwy, no i wcześniej na przykład, jak ćwiczyłem 2-3 miesiące, to musiałem sobie zrobić dwa tygodnie przerwy na taką rekonwalescencję organizmu. No a teraz ćwiczę bez przerwy od, nie wiem, ponad pół roku już teraz, w ogóle nic mnie nie upie w krzyżu, wiesz, jakby mam takie poczucie, że jestem w jakiejś zdrowotności swojej. No bo nam wpajano właśnie, że w tym wieku już jesteśmy starzy, a nie jesteśmy. Właśnie o to chodzi. Trzeba jakoś to, kurczę, zwalczyć to przekonanie. Ludzie, którzy mają po 30 parę lat, to są młodzi ludzie. To są jak... To nie powinno nikogo dziwić, wiesz, o co chodzi? Że to jest jakieś zdziwienie, że... Uhu! Ty dobrze wyglądasz w wieku 30 lat? Uuu, ty jesteś sprawny? <laughs> Jakby tak, bo to wciąż jest młodość. <laughs> Jakby, no, nie wiem, no to też, no tak, tak, taki ten kurut młodości jest, nie? Nawet, nie wiem, wszystkie reklamy, nawet zobaczę w reklamach. Z... Kremów przeciwzmarszczkowych występują dwudziestolatki. Na pokazach mody, ubrań, które będą kupować czterdziestolatki, chodzą szesnastolatki, że tak jakby no podprogowo nam się próbuje cały czas ładować to, że ta, że bycie młodym jest cool, bycie młodym za wszelką cenę, musisz być młodym, młodość jest ekstra. No a ja też mam wrażenie, jakby z roku na rok, że. Że progresuje, no i póki ten progres będzie jakiś tam mentalny i, i fizyczny cały czas, no to myślę, że nie jest wcale źle. Zastanawiam się, w jakim wieku się zaczyna właśnie zauważać ten regres, bo to już musi być przykre, nie? Że na przykład chciałoby się pójść na siłownię i to nie jest tylko kwestia twojej dobrej woli, że jest dobra, pójdź na siłownię, tylko że już rzeczywiście czujesz, że te siły zamiast przybywać, to jakoś tam zaczynają odpływać. No, myślę, że jeszcze, jeszcze zostało. Nam parę lat życia w takim w miarę dobrej kondycji, no to też właśnie zobacz kwestia prowadzenia się, nie? Że są ludzie, którzy jakoś bardzo ciężko fizycznie pracują, że sytuacja ich zmusza życiowa do tego, żeby ciężko fizycznie pracować, no i mimo wszystko ta eksploatacja organizmu jest dużo większa, nie? Ja, wiesz, jeśli chodzi też o młodość, to, to właśnie jest tak, że ta młodość jest promowana, ale zobacz, że młodość to też jest jakaś tam kwestia bycia naiwnym bardziej niż z czasem, jakby człowiek z czasem się dowiaduje, że. Życie nie jest takie czasem łatwe, jak myśleliśmy, ma się mniejsze, łatwo, mniejszą łatwowierność wobec ludzi. Jakby, że no, jest cała masa cech związanych z młodością, które są w jakimś tam sensie negatywne. Nie? Że, że ta mądrość przychodzi jednak gdzieś tam z wiekiem, można mieć takie poczucia. Myślę też, że po prostu każdego człowieka po kolei czekają różne etapy, tak, młodość. Młodość, którą uważam, że cały czas jakby mam bez przesady, wciąż uważam się za młodą osobę. Młodość, później jakaś tam większa dojrzałość, starość, no musimy przejść przez te wszystkie etapy. No i mam wrażenie, że każdy ten etap trzeba po prostu embrace, no nie? Że no, nie ma sensu żyć w wieku 30 lat, tęskniąc za tym, że kiedyś się miało 20, bo to i tak nigdy nie wróci, no nie? Czy, czy cieszę się też, że ja jakby. Cieszyłam się moimi jakimiś takimi nastoletnimi latami czy dziecięcymi, że mam wrażenie, że niektórzy może jakby bardzo szybko chcą dojrzeć, no nie, i szybko się rzucają w wir, właśnie jakiegoś tam imprezowania, i bardzo ich ciągnie do takich dorosłych rzeczy. A ja też jakoś tak, jakby. Jak byłam nastolatką, po prostu byłam nastolatką, jeszcze jak byłam w gimnazjum, to się bawiłam malelkami, więc naprawdę. Nie śpieszyło mi się do dorosłości. No i tak wydaje mi się, że jakby no, każdy wiek trzeba po prostu zaakceptować i czerpać z niego, ile można. I nie czuję jakiejś nostalgii, że o, już nie będę miała 20 lat. No ale trójka z przodu trzeba będzie się przyzwyczaić, no. no można się przyzwyczaić do tego, coś, coś wiemy. Pamiętasz, jak kończyłeś 30 lat? O, Pamiętam. kiedy to było. O! Pamiętam i właśnie jakby staram się nawet nie tyle, że się staram, ale tak jakoś mam, że jestem wolny od tej presji społecznej. Ta presja społeczna mnie nie dotyczy tak jakby. Być może to źle też wiesz, że, że, że jej nie czuję, bo być może dobrze ją, jest ją czuć, no ale jakoś tak nie ulegam tej presji, takiej, że, że w wieku pewnym pewnych rzeczy nie wypada. Czuję się wciąż młody duchem i. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Bo wiesz, to jak patrzę na przykład na swoich rówieśników, gdzieś tam osoby, z którymi się uczyłem w podstawówce, czy tam gdzieś w szkole średniej, czy na studiach, no i jak widzę swoich rówieśników, to mam takie poczucie, że ludzie, ile wy macie lat, a oni mają tyle lat co ja, nie? Ja mam bardzo różne odczucia. No, to jest, bo ty dobrze wyglądasz, jakby dbasz o siebie ten, te, no, no, taki umiśniony, odżywiony. No. Odżywiony ale, dzięki tobie, ty mnie tak odżywiasz. No ale też wiadomo, że każdy ma inną sytuację życiową. Nie każdy ma, nie każdy w ogóle musi chcieć, tak? Na przykład interesować się jakimś tam rzeźbieniem sylwetki. Nie każdy też, nawet jeśli chce, to ma na to czas. Ale ja w sumie mam takie przemyślenia, gdzieś tam wchodzę na Facebooka i widzę takich ludzi, jakieś tam znajomości wie, z dawnych lat szkolnych, czy nawet jak spotykam się z moimi przyjaciółkami, z którymi mam kontakt od liceum, to mam wrażenie, że że kurczę, wszyscy wyglądają podobnie. Że to nie jest tak, że, że to są jakieś ciotki, klotki czy jakieś dziady, tylko mam wrażenie, że od czasów, kiedy pisałyśmy maturę do dzisiaj, no coś tam ta fryzura trochę zmieniła, ta, ta coś tam, ale że ogólnie to nie widzę jakichś drastycznych zmian w tych ludziach. No ja też jak byłem młodszy, to wyobrażałem sobie takich ludzi po trzydziestce jako takie ciotki, klotki, wiesz i wuj, wujków Staśków, nie? Z wąsem, z brzuchem, w koszulce białej, bez ramionczek I, i że to jakoś tak ten sowiecki stereotyp człowieka dorosłego jakoś tak mi utkwił w pamięci i cieszę się, że wiesz, że możemy teraz cieszyć się stereotypem człowieka zachodu, gdzie, gdzie są zupełnie inne wzorce, jakby wiesz. Więc jeżeli chodzi o taki fizyczny aspekt tych przemijających, lat, no to jakoś ym, to, mnie, to mnie nie martwi. Bardziej tak się zastanawiam tak, ym, tak życiowo, że wiesz, nostalgicznie, że uuu, Przeżyłam 30 lat, a co ja przez ten czas osiągnęłam? A co ja. I wiesz, oczywiście, pierwsze, co się nasuwa na myśl, to oczywiście jakieś takie mroczne myśli, że mogłam zrobić więcej, mogłam osiągnąć więcej, że ta osoba w moim wieku już to, a ta, to, a ta, to. Ale z drugiej strony staram się skupiać na takiej mm, wdzięczności i docenianiu, że mimo wszystko. Zrobiłam też dużo fajnych rzeczy i osiągnęłam różne rzeczy, które jakbym się cofnęła w czasie i sobie powiedziała, to pewnie byłabym w szoku. I że nie, no, jest to dobre życie i, i myślę, że yy, myślę, że te 30 lat całkiem dobrze wykorzystałam. No dobrze, to może ja tak w imieniu swoim i w imieniu naszych widzów chciałbym Ci życzyć wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, pociechy z partnera, e, pociechy z naszych widzów. E, no i wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję. A zaśpiewasz 100 lat? Nie. No i skoro tak się miło zrobiło, to ja chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że chciałbym Was prosić o zostawienie suba, gdyż walczymy o 100 tysięcy, o to, aby otrzymać srebrny przycisk i aby nasz kanał Panato stał się oficjalnie kanałem z ptaszkiem. A przy okazji ja mogę też zaprosić na mój kanał? No jasne. Mam no jasne. To zapraszam. Zapraszamy na kanał JUSZES. Teraz, dzisiaj dosłownie JUSZES dodała nowy film, że testujemy nowości z Lidla. No i wspaniale się tam bawimy. Ostatni temat jest taki, że loga, które są katastrofą. I to jest kwestia dyskusyjna, bo wiesz co, zanim do nich przejdziemy, ja się tak zastanawiałem nad tym, czy te loga właśnie są katastrofą, czy są zwycięstwem. Bo jeśli logo ma być jakimś. Jeśli logo ma być jakąś wizytówką firmy, no to te loga, które chcę teraz pokazać, one zaszły aż do. Naszego podcastu, wiesz. No i czy to jest ich zwycięstwo, czy porażka, że będziemy o nich mówić? No i właśnie się tak zastanawiam, czy te loga zostały stworzone tak, aby się rzucały w oczy i aby były dostrzeżone, czy to jest jakaś wtopa grafika i grafik potem został zwolniony, jak myślisz? Nie wiem, musisz mi pokazać. Tu tutaj na przykład mamy takie logo. No i zobacz. I tutaj jest. Że ta wypustka to, że niby. Że to niby jakiś trójkąt by się miało I zobacz, to mogłeś być ty, gdybyś poszedł na, na ten układ z, ze swoim z klientem barowym. Aha, to nawiązujesz do tej historii. Tak, że to ja jestem po środku. Tutaj po prawej jest e, pani mężatka, a po prawej mąż, robiący nam tak, zdjęcia. A czego to jest e, Health Promotion Tajwaj? Tajwan. No i zobacz, ktoś sobie takie logo stworzył, patrzysz na nie i widzisz mężczyznę z erekcją, kobietę i tu jeszcze z tyłu męża jo, robiącego tak zdjęcia. I nad tył jego erekcją. No ciekawe, ciekawe, okej. Okay. No i logo, z pewnością około którego ciężko przejść obojętnie. Oj. Produkcja mięsa. Jedzie taki samochód przed tobą i ciężko się skupić na warunkach na drodze, tylko patrzysz na te, na te ślaczki, które... Ale to znaczy nawet pasuje, że takie jesteśmy chujkami, zabijamy masowo zwierzęta. No, wszystko się zgadza. Może to projektował jakiś veganin troll, wiesz, grafik, który zrobił z nich chuj. Może tak. Następne logo, safe place. No i zobacz, tu jakiś, jakaś wielka postać swoimi łapskami przytula postać przed nim. Save place po nie widzę w tym nic złego. No, a nie sądzisz, że te łapska są jakieś takie przerażające? Te łapska trochę wygląda, jakby tak za cycuszki miały łapkę. No właśnie, że, że albo porwanie jakieś wiesz, że to nie jest, że ktoś cię otacza opieką, tylko to daje takie poczucie, że to nie jest safe place. To nie jest takie złe, moim zdaniem. Okej, okay, no to zobaczmy dalej. Klinika dentystyczna. No, teoretycznie się zgadza, ale z drugiej strony. No tak, siedzi sobie człowiek na fotelu, a ktoś mu w zębach grzebie. No, no tak. Ja bym nie przeszedł koło takiej kliniki obojętnie. Mm -hmm, tak, zdecydowanie. Jest to na pewno gwarancja tego, że wiesz, co dziesiąta co najmniej osoba wyciągnie telefon i wyśle to znajomym, mówiąc, patrzcie, jaka klinika, nie? Kolejny motyw z kiełbasą. E, jakaś tam kiełbasa i pan wcinający kiełbasy. Kto takie kiełbasy, powiedz mi? Widziałeś kiedyś człowieka jedzącego takie kiełbasy? Nie, wiem, dawno nie widziałam kogoś jedzącego kiełbasy. Czy kiełbasy się tak sobie wciska, że aż policzkiem wychodzi? No właśnie, chyba nie. No i nikt nie pcha całej, e, wiesz, jeszcze połączonych dwóch kawałków. Ale to może miało sugerować, że taka dobra kiełbasa, że tak się aż będziesz zażerał. No dobrze, a tutaj zobacz. Has center. No i co to ma być w ogóle? To, to wygląda jak handjob po prostu jakiś. No, dość na pewno. one wszystkie są erotyczne, te logo po prostu? Wiesz, co? Właśnie to jest dobra kwestia, bo to chyba z czegoś takiego najłatwiej się pośmiać, wiesz, że, no. że do internetu trafia, że jest dwu, kontur dwój, dwójki ludzi, a to też jest chyba coś takiego, że człowiek instynktownie poszukuje kształtu drugiego człowieka. Jeśli, jak wiesz, jest główka, jest ciało, to się automatycznie poszukuje, jakby mózg szuka kształtu człowieka, no i tu są jakieś takie, wiesz, dziwne, dziwne pozy. No a może to nie jest przypadek, po prostu te firmy, Słyszały, że seks się sprzedaje, i postanowiły wykorzystać to w swoich logo. No, na przykład tutaj, e, anteny satelitarne jest ciesząca się antena, nie? Mnie ta mina przeraża, jak taki perwert totalny, że. Ta antena bardzo się cieszy. Straszny, wygląda jak tacy zboczeńcy klubowi, właśnie. Jakby szedł na parkiet, się poocierać o dziewczyny wygląda. Tak, o. tak. No ale na pewno jest to logo, koło którego trudno przejść obojętnie, i pytanie, właśnie czy grafik, który to zrobił, czy dostał podwyżkę, czy został zwolniony. O. Exchange. Sex changes. Co by nie mówić sprytne. Sprytnie zrobione. Zobacz, że jadąc samochodem koło czegoś takiego, no głowa, głowa z pewnością się obróci, nie? Ciekawe, czy często mają ludzi, którzy wchodzą, bo myślą, że tutaj jakieś inne można załatwić sprawy niż wymiana walut. Tak, a tutaj. Kids. Kid, kid kids. Kids. Ex kids kid exchange. Nie, to jest Kids exchange. No wiem, wiem, ale tak można przeczytać, nie, że Kids exchange. A w ogóle, co to jest za firma? Czym się wymianu dzieci się ta firma zajmuje? No może chodzi o jakieś wyjazdy na wymianę. Może to jakiś Erasmus dla dzieci, coś, coś w stylu Erasmusa dla dzieci? Kudawara Pharmacy. U. No spójrz. Okej. Okay. No po co te kropki wiesz? No te kropki ewidentnie tworzą tutaj dwójkę ludzi. To no, nie może nie? być przypadek. Ile osób musi spojrzeć na takie logo, zanim ono zostanie wykorzystane do użytku? To nie może być przypadek. E, centrum PDR. No ale co, co ci w tym nie pasuje? No, że ten e, że ta górna postać, tak. O, ładnemu chleb na myśli to już bez przesady. No, ale no zobacz, no, wygląda tak podejrzanie, że tak głowę schyla ta górna postać. Wiesz, no. E... Może to... patrzy czule na małego chłopca. Może to jest kwestia patrzącego, a nie kwestia loga, nie? No a tutaj. O kurczaczki! No nie, no to wygląda jak jakaś kamasutra obrazkowa taka. I jeszcze A-style? Nawiązywanie do jakiegoś dogi-style? No nie, 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 to na pewno nie jest przypadek. No i zobacz jaka gwarancja, no powiedzmy rozgłosu, wiesz, że tworzysz, wrzucasz coś takiego do internetu i automatycznie to się niesie. Okej. Okay. Masz darmową reklamę, że po prostu to idzie w internet, ludzie wysyłają paczeki logo, paczeki logo. Tylko zobacz, jak taką firmę traktować poważnie. Nie? Tylko to chciałbyś mieć na przykład na koszulce takie coś, bo to jest, rozumiem, s i Clothing, więc to jakiś ciuch, No to nie chciałabym mieć czegoś takiego na ubraniu. No a może są ludzie, którzy by chcieli. Katolicki. Co to jest? Architezja młodych. Nie wiem. <laughs> Architecja. <laughs> no na co ci to wygląda? Ksiądz, który. Ksiądz, który dziecku tak pomaga rączki w górze trzymać. No a dziecko jest tyłem czy przodem? No przodem, przodem się cieszy. Tylko... Tobie o tak ksiądz je trzyma i sobie tak tańczą. Chwaluje Jezusa. Okej, okay, bo, bo zobacz, że gdyby na przykład to dziecko miało na przykład buzię, e, usta i oczy, e, żeby było widać, to by było wiadomo, że ono jest przodem, nie a tak niewiad... nie wiadomo. No. Niesmaczne, no. no nie a smaczne. to pewnie w ogóle nie miało być dziecko, to pewnie miała być y, ta y, hostia. Myślisz? No nie wiem, jeśli to miało być dziecko, to mega creepy. Wydaje mi się, że to miał być ten kielich i hostia. No może, no ale no, zdecydowanie e, ksiądz w takim kontekście z, e, z dzieckiem... Co, no nie, coś nie pykło. Tak, a to patrz, to jest megaflix. <laughs> Megafax, O. Oh. No zobacz, że tutaj jak się przyjrzy, to może widać, tu te, że jest L i I, no ale tak jak przejeżdżasz samochodem tego, to... Megafax, <laughs> No a patrz, tutaj nie, nie do końca wiem co to jest. <grych> bo to chodzi o produkcję syropu klonowego, tak? To miała być chyba kora drzewa, bo syrop klonowy tak się robi, że ścieka, ścieka z drzewa. No tak, no, tylko te drzewo czemu ma taki kształt? Zobacz. Jak nogawka to jakby taki pośladek był, nie? Tak, tak. No te drzewo mogliby zrobić w mniej w sposób, mogliby zrobić to drzewo przypominające mniej człowieka. To tak nie jakby. mógł być przypadek. No przecież kora zazwyczaj się jakby jest szersza na dole, węższa u góry. No ale drzewo się rozchodzi ku I górze. ten, 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 ten wygląda jakby tak Taka rączka trzymająca siusiaka, ale fuj kas. No ale bez dwóch zdań jest to logo, które się zapamięta. Że, ale nie wiem, czy to dobra reklama, że. Żeby potem sobie e, ludzie wyobrażali, że ten syrop klonowy był przed płyt wysiusiany a. tak średnio apetyczny. Wykapany. Wykapany syrop. No a zobacz. Tutaj jakiś taki kształt. No co to ma być a co to w ogóle? to firma? E, no jakaś. Engineering Enterprises. No to nie wiem, co to miałby przedstawiać. No dwie kule i... i, i no bo to jest po prostu penis z jądrami. No, nie Albo wiem, to są inne... piersi, no zobacz. To piersi? To jest połączenie penisa z piersiami. Okej. Okay. Wiesz co, ten dzisiejszy odcinek taki się mocno seksualny nam zrobił. To nie był celowy zabieg. A czy wszystkie te loga są seksualne? No nie wiem, no na przykład A, to. Okej, okay. no ewidentnie coś tutaj wchodzi w pupę. No, tylko no jak wchodzi w pupę? To jest jakaś świątynia na tle zachodzącego słońca. Wygląda jakby olbrzym usiadł na jakimś wieżowcu. To jest jakiś brazylijski instytut um, studiów orientalnych. No jest orientalnie, tak? Ewidentnie jest orientalnie. No i jest to, to jest logo, które... <grymio> jak się tak człowiek rzuci na to okiem, no to... <grymio> Ciekawe jestem, czy da się być wykładowcą na przykład w takim miejscu i, i nie mieć beki każdego dnia, że pod jakim szyldem ja pracuję. Tak, idziesz do pracy, patrzysz na to i słyszysz, <słuch> <zmyślisz>, o <słuch> Muszę zmienić pracę. No a patrz tutaj, komputer. Doktor, komputerowy doktor, nie? Znaczy tutaj na pierwszy rzut oka widać rzeczywiście myszkę. <słuch> a na, drugi, na drugi rzut oka widać coś Ale... przeciwnego do myszki. A na drugi rzut oka? To nie wiem, co to by miało być. Penis przeciekający, tak? No zobacz, czemu ta myszka nie jest zamknięta jakby, tylko jest tak, e, tak wymazana w odpowiednim miejscu. No ale co to miało być za sznurek? Glista, która wypływa z penisa? No albo, że coś wyleciało z niego, wyciekło. No. Ja pomyślałam o robaku w pierwszej kolejności. Naprawdę? A to chyba tak jest, nie? Że glisty się wysiusiuje właśnie, że taki długi, taki długi, cienki robak się wysiusiuje. Ja słyszałem, że glizda się tak pozbywa, że się nie je przez kilka dni, a później się przystawia bułkę do ust i ona wychodzi do to bułki. To chyba ta siemiec, ale to brzmi jak jakiś Urban Legend. Brzmi, brzmi, no. E, tu jest jakaś Locum firma. I Love Cum? No Locum, to jest Locum Paper. I Love Cum! Oj, to moc. E, a patrz, tu jest taka, taka firma. OGC, która jak się przychyli, to, to się robi coś takiego. To myślę, że to mógł by być wypadek, po prostu to są trzy cyperki, ale, ale to... śmiesznie, no taki ludek. No tak, tylko że to oryginalnie jest coś takiego, nie? Ale jak ktoś to zobaczy w ten sposób, no to. Okej, okay, okej. Okay. To się robi zabawnie. No i tu ostatnia rzecz. Namiot. Rozstawiony namiot. Full Erect. No, ale to chyba było zamierzone, bo by nawet nazwa firmy, Fulierekt no to. Myślisz, że to zamierzony był. Może e, to stąd się wzięło określenie, żeby rozstawiać namiot? Nie, myślę, że oni się zainspirowali. No to cóż, he, 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 seksik, pośmialiśmy się. He, 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 penis. He, he. Nie ma tak humor na poziomie na zakończenie odcinka. Dzisiejszy odcinek właśnie był pełen takiego humoru. Na szczęście oglądają nas w 99% ludzie pełnoletni, więc można się pośmiać. No, i taka to historia, nie. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik się wam podobał. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, jeśli jesteście ciekawi kolejnych naszych filmów. Napiszcie komentarz. Już jest 100 lat, jeśli dotrwaliście do tego momentu. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa. pa.